Dzień dobry, witajcie w nowym przeglądzie portu. Dawno nie było, a że wracam powoli do tego regularnego nagrywania, to pomyślałem sobie, że zrobię sobie coś jakby mniej wymagający materiał na początek. Gdzieś tam w tygodniu pewnie będzie recenzja Sewastopola. Zaczniemy dzisiaj od dwóch okrętów, czyli amerykańskiego krążownika 9 tieru, który będzie dostępny za stal. Tak, wiadomo już, że będzie za stal. No i Malta, która będzie dostępna za węgiel, też wiadomo. Niestety nie wiadomo kiedy, w której aktualizacji, więc spoko. Jeszcze nie wiadomo kiedy, ale wiadomo, że będą. Zaczniemy od amerykańskiego krążownika. Lekki, w sumie widać, że to taki trochę luster na 9 tierze. W sumie idealnie pasowałby chyba, żeby zamienić Seattle bardziej niż Seattle, to wiadomo co to jest. No ale przypominam, że materiał jest work in progress, czyli wszystko co omawiamy może się jeszcze zmienić. Mogę opowiedzieć też tylko o parametrach, a nie mogę nic powiedzieć o gameplayu. Także zaczniemy oczywiście od rozmieszczenia pancerza. 25, co ciekawe ma 38 tutaj na pokładzie, więc nie standardowo, no ale tu znowu mamy 25, tutaj mamy 102. W zasadzie możemy bardziej liczyć na przybicie na wylot niż jakiekolwiek odbijanie pancerzem. No może jak tutaj coś spadnie, to się ześlizgnie gdzieś tam po pokładzie, może ewentualnie, ale te 25 mm będzie zbierać z każdej strony. Tutaj 64 pancerza z frontu i z tyłu mamy też 64 pancerza. No cóż, lekki krążownik w końcu, nie? Więc pancerza za wiele nie mamy. Jeżeli chodzi o żywotność, tu mamy 44 tysiące i 4% obrony przeciwtorpedowej i szaleństwo, 4%. Wow, ale no jak to mówią, bierzemy co dają. Artyleria główna to 5 podwójnie 150 dwójek o zasięgu maksymalnym 16,7, 5,5 sekundy przeładowania, obrót 7,2 rozrzut 148 metrów, obeki to 2200, 12% szans na podpałę i 30 mm penetracji, 812 metrów na sekundę, prędkość wylotowa, a pepeki to 3200 i prędkość 762 metry na sekundę. Zasięg może być, dlaczego? Dlatego, że ten okręt ma do wyboru zwiadowcę w stanie gotowości, czyli to jest identyczny zwiadowca, który jest dostępny na LAZO, czyli ten o szybkim przeładowaniu. Mamy go przez minutę, później czas przeładowania 10 sekund trwa, więc możemy tutaj co chwilę wyrzucać samolot i jak najbardziej jest to spoko. Do tego mam też naprawkę i niestety mamy obronę przeciwlotniczą z chęcią. Wymieniłbym to na hydro. Brakuje tego hydro niestety. Brakuje hydro, nie ma radaru, więc musimy liczyć ewentualnie na dywizjonowych lub drużynowych, żeby męczyć dedeczki. Ale może nie będzie wcale tak źle. No i te 16,7 bazowo jest całkiem mi się wydaje. Atak lotniczy to bomby głębinowe, oczywiście samoloty 7 km zasięgu, 1600 uszkodzeń, 3 bomby ładunku, 2 dostępne klucze i 45 sekund czas przeładowania. Broda przeciwlotnicza, stałe uszkodzenia to 130 krótkiego, 378 średniego i 116 dalekiego, czyli tak można powiedzieć średnio. Ten średni zasięg jest właśnie bardzo dobry. Dobra aura, na daleko coś tam poklikamy, no 6-9 km, więc na początku zachęcimy małymi obrażeniami, mówię chodź tutaj, podejdź, no i później na 4 km odpala się średnia. Średnia aura, która robi już fajniejsze uszkodzenia, no i eksplozji jest aż 6, więc całkiem przyjemna obrona, no ale wiadomo, jak będzie dobre lotnia, to sobie poradzi. 32,5 węzłu, maksymalna prędkość, promień skrętu 740 i czas przestawienia steru 10,7 sekundy. Kamuflaż bazowo to 11,5 z powierzchni, 8,5 z powietrza. Pamiętajcie, że to jest bez kapitana, bez modułów i tak dalej, więc tak się prezentuje obecnie. Parametrowo ten okręt całkiem ciekawy, ja osobiście jako wielki fan Ustera gdzieś tam pewnie będę do niego cisnął, no i według mnie wygląda przekozacko. Mi się tak strasznie podoba, Uster mi się podoba i ten krążownik też mi się podoba. Ja jako, no, zwracam uwagę na to, jak okręty wyglądają i ten okręt wygląda świetnie, po prostu mega mi się podoba, więc gdzieś tam pewnie do niego będę szedł. Szkoda, że stal, co prawda niby mieli się wycofywać z dziewiątek ze stal, ale jednak dziewiątka będzie ze stal, no i nie wiadomo w sumie ile jeszcze tej stali, więc czekamy, zobaczymy. Jest dopiero pierwsza iteracja testowa, więc pewnie jeszcze chwilę na niego poczekamy. Krążownik lekki, jak to krążownik lekki. Przechodzimy do Malty, czyli brytyjskiego lotniskowca, który dostępny będzie za węgiel, tak jak wspominałem. Też jeszcze nie wiadomo kiedy, co i jak. Zaczniemy standardowo od rozmieszczenia pancerza. Tylko włączymy sobie tak. 21, 21, 21, 21. Tu pokład ma 102 mm, więc przez pokład będzie ciężko się wbić grubość pancerza pokładu. Tu 38, to jest 102, więc gdzieś tam na tych dalszych odległościach to będą wchodzić rykoszety. Wszędzie bardziej celować tutaj po tym kartonie. Gdzieś tutaj jest kawałek, też 102 mm. Cyk, schowamy. Pancerz kazamat. Widzicie, pancerna Cytadela jest tylko tutaj, więc jak ktoś będzie celował mniej więcej tu, to Cytadeli niestety nie uświadczy. Trzeba będzie o tym pamiętać, jeżeli na niego będziemy płynąć. A jak wiadomo, wyrywać chwasta to obowiązek. 66 600 HP.
Nie za dużo tych szóstek. 34 obrony przeciwtorpedowej. Jeszcze brakuje, żeby miał 66% obrony przeciwtorpedowej. Co my tu mamy? Samoloty szturmowe. Wyposażone tak. 2190 HP-ków, prędkość 137, prędkość maksymalna 177, czas doładowania silnika 5 sekund, czas przeładowania doładowania silnika 10 sekund. Ciepłość klucza atakującego to 4, samoloty na eskadrę 12, samolotów na pokładzie 18. Przygotowanie samolotów 1, samolot na 64 sekundy, zasięg wykrywania 10 km. Rakiety odłamkowo burzące, 10 rakiet, ładunek rakiet to 10, maksymalne uszkodzenia 2,350, 28 mm penetracji i 9% szans na podpawę. 4 samoloty to 40 rakiet, więc całkiem sporo tu tego. Bombowce torpedowe, to mamy 2250 HP-ków, 136 węzłów, prędkość maksymalna 171, czas doładowania silnika 20, oddasz czas przeładowania 40, liczebność klucza podobnie jak przy rakietach 4, liczebność na eskadrę 12, na samolot na pokładzie 18, czyli to samo, przygotowanie za samolotu zresztą to samo, jak zasięg to samo, ładunek torped to 1 torpeda na samolot, czyli 4 przy zrzucie, 5933 uszkodzeń, prędkość to 35 węzłów, zasięg torped to 2,4, dystans uzbrojenia torpedy 470. Jeżeli chodzi o bombowce nurkujące, to mamy 2320 HP, chyba to samo, nie, mamy o 100 HP więcej, 134 prędkość i maksymalna prędkość 169, przeładowanie to samo co na torpedach. I często ładowania silnika. Liczebność klucza to już 5, na eskadrę 15 i na pokładzie 23. No i przeładowanie to 51 sekund, 10 km wykrycia. Ładunek bomb PP, czyli przeciwpancerne, 4 bomby na samolot i 4300 uszkodzeń, czyli moje bombowce z APK-ami. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to mamy tutaj na bombowcach torpedujących, nie tak, na rakietach jest RK plus myśliwce, na torpedach jest naprawka dodatkowo, a na APK-ach naprawki nie ma, więc tylko na torpedach dostępna jest naprawka. Jeżeli chodzi o artylerię, to jest on 8 podwójnych 113, które jakoś wielce tutaj szału oczywiście nie zrobimy. Jeżeli chodzi o obronę, broń przeciwlotnicza, stałe uszkodzenia to 312 średniego, 144 dalekiego, więc coś tam postrzela. Eksplozji też 6, czyli podobnie jak na amerykańskim krążku. Manewrowość to 33,6 węgla. Promień skrętu 1220 m, 16,9 przestawienia. Czyli trochę potrzebuje. Wykrywalność z powierzchni 15,2 i wykrywalność z powietrza 12,2. Jak się prezentuje Malta? Cóż, ja jako specjalista do spraw lotniskowców, jako znany wszędzie, że wiadomo, lotniskowcami mam najwięcej bitew, bla 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 bla, oczywiście żartuję. Ciekawie się zapowiada. Tym bardziej, że za węgiel, więc pewnie chętnych na Maltę będzie. Tym bardziej, że od dawna już nic lotniskowego za węgiel. Gdzieś tam ten Immelmann gdzieś tam się trzyma. Cały czas jest, więc jest to w zasadzie jedyna koncepcja dla osób, które za węgiel chcą wziąć jakieś lotnie, więc będą miały do wyboru teraz Maltę też, więc nie wiem, ja poproszę, dajcie znać lotniskowi gracze, co myślicie na temat tego okrętu, czy będziecie go brali, czy nie. Ja go w sumie posiadać będę, ale pewnie będzie stał w porcie i ewentualnie raz na jakiś czas sobie z niego zgarnę super kontener na urodziny i tyle. Więc to tyle, jeżeli chodzi o moje lotniskowe zagrywania. No i ja zdecydowanie bardziej czekam na ten okręt niż na Maltę, ale dajcie znać w komentarzach, na co wy czekacie, jak wrażenia z parametrów, co myślicie. Czekam na wasze komentarze. Trzymajcie się, hejo i pa, pa!